Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, witam w Bloodborne. I chyba najwyższa pora, żeby przetestować nowe sztyleciki, jakie mamy. Tylko kurczę, gdzie teraz iść? Tak właściwie. Ej, a wiecie co? A może faktycznie pogoda się zmieniła w Jarnam, więc może uderzmy... tutaj, parter lazaretu. Na samiuśki początek. I przy okazji też, korzystając z okazji, pokażę wam, bo znalazłem drugie miejsce, gdzie można dostarczać żywe osoby, które jeszcze są niezarażone. W tej okolicy, no tak, Josefka ma swoją klinikę. I kurczę, dałbym sobie rękę uciąć, że wcześniej pukałem w te drzwi, no i niestety, kurczę, wtedy nic się nie stało, a teraz jakoś nic tego, nizowego. No tak samo jak dostaliśmy od kaszlącego gościa miotacz płomieni, tak samo teraz Josefka zmieniła swoją gadkę, nic tego, nizowego i mamy tam wysyłać zdrowe osoby. Ale właśnie, to może wam od razu w tym odcinku pokażę, bo skoro tak właściwie nie wiem, gdzie tutaj mogę iść, to wam po pierwsze pokażę to miejsce, gdzie można odsyłać żywe osoby, a po drugie postaram się odesłać jakąś żywą osobę, tylko... Szczerze? Wygląda trochę podejrzanie, ale jak pierwszy raz z nią rozmawiałem, to zarzekała się, że złożyła przysięgę Hipokratesa, czyli że będzie niosła pomoc niezależnie od przynależności narodowej, politycznej, religijnej danej osoby, po prostu ma nieść pomoc. Każdy lekarz składa taką przysięgę. No dobra, więc jakby co jest drugie miejsce jeszcze? Ale teraz ważniejsza sprawa, czy faktycznie zmieniła się pora dnia? O, no to nie jest dzień. Już słońce biło wcześniej. No noc. Wreszcie. I księżyc. No noc łowów nastała. Nie wierzę, ale Wiksa, dobra. A myślałem, że po prostu w trakcie eksploracji się zmieni pogoda, a nie po pokonaniu bossa dopiero. No dobra, centrum Jarnam. Gdzie teraz była ta jedna żywa osoba? Ej, dobra, nieźle, póki co nieźle, naprawdę, te sztyleciki, a mocne? Mocne zabija. Aha, i to zabija na śmierć. Dobra, daj fiolkę. Oczywiście tylko to mógł po sobie zostawić, ten ewentualnie też fioleczki. Albo koktajl. Nie, dobra, ale co się zmieniło tutaj oprócz tego, że nastała noc? No właśnie, moment, może gadki tutaj okolicznych mieszkańców Jarnam się zmieniły też. Dobra, no to... Pogadajmy z kaszlącym gościem od miotacza płomieni. No nie żebym o to pytał akurat, ale no, wygadaj się. O, akurat to niemiła informacja. No, był naprawdę pomocny. Czyżby transformacja wreszcie go miała dopaść, zamieni się w wilkołaka i wybije tymi drzwiami? No nie wiem. Aha, tylko tyle. Dobra, trochę kaszlu. Ale właśnie, a wersja dwuręczna tych sztyletów. Ot, wam powiem, fajnie się tym wymachuje, naprawdę fajnie. A może jeszcze przetestujmy to? Ej, kurde. Ale ty traf, piecho. A właśnie, też miałem przetestować uderzenia z... podczas zrobienia szybkiego kroku do przodu. Czyli moment, czyli teraz. No! Widzieliście to podwójne pchnięcie? Ej, okej, okay, podoba mi się ten zamiennik. Naprawdę mi się podoba. Chyba nie będziemy inwestować w ten duży miecz jeszcze. No bo co, no wersja dwuręczna to jest po prostu bicie samą pochwą, no a... To nie brzmi zbyt dobrze. Co innego te dwa sztylety. Poza tym jeszcze tak się składa, że... inwestowałem w... tajemny, czyli umiejętność pozwalającą na korzystanie z magii. Moment, tutaj. Atrybut związany z mocą mistycznego ataku. Określa, czy możesz korzystać z konkretnego wyposażenia.
Mam 16, nie jest aż tak źle, a ta broń bazuje częściowo na tej właśnie statystyce. Więc kurde, czemu nie? Dobra. Powycinajmy wszystkich. No dobra. Może zaraz dopiero. Ale wiecie co? Wydaje mi się, że tutaj jedna halabarda lepiej się spisze. Aj, o, ale w wersji dwuręcznej, piechol, w wersji dwuręcznej. No. No wiem, jaka jest różnica. To jest plus 6. Zgadłem. Tak, to jest plus 6, a ostrze miłosierdzia plus 4 tylko. No i tak różnica jest zauważalna. Więc to będzie broń do zadawania dużych obrażeń, a tamta do szybkiej walki. Choć tym też się nauczyłem posługiwać w ten sposób, że nawet całkiem szybko to wychodzi. Że nie ma zatarć. O kurde, dobra, ale z celnością problemy. No, triple kill! Dog kill, oj. Dog kill. No dobra, pociskiem nie mogę podnosić. Cholera, mogłem to sprzedać od razu. Będąc w śnie tropiciela. No dobra, po nim miałem pociskiem podnosić, bo się nie da. Gdzie była ta babka? Ej, chyba nie tu. Nie te rewiry, a chyba, że po drugiej stronie tutaj. Nie, sorry, że tak eksplorujemy już poznane lokacje, które wcześniej przeszedłem. No, faktycznie już mam dwa miejsca, gdzie mogę wysłać ocalałych. I teraz trzeba będzie podjąć decyzję, gdzie tak właściwie będziemy ich wysyłać. Bo mamy tak, z jednej strony mamy Josefkę i jej klinikę. No ale nie wiemy, co jest po drugiej stronie. Ona może być wilkołakiem równie dobrze, który zachował umiejętność mówienia z sensem. No a tam mamy tą starszą panią w rewirze katedralnym. Jeszcze. Ona jest na pewno, no, powiedzmy. Nie na pewno spoko, jest troszeczkę podejrzana. Ale kto wie, no może... No raczej, przynajmniej ją widać. Przynajmniej wiemy, z czym mamy do czynienia. A w przypadku Josefki tak niezbytnio. Nie, ale kurczę, tak zupełnie serio. Gdzie to było? No na pewno nie gdzieś super bardzo daleko. Więc może jeszcze tutaj się przejdźmy. Zobaczmy, tutaj też można wejść na górę. Czy przypadkiem tu się nie czai ktoś? Okej. To była inna gadka wcześniej. Dobra, czyli totalne szaleństwo. Odbiło temu komuś z wnętrza. Dobra, ale moment, to jeszcze było właśnie jedno miejsce. No nie mogę bliżej. Ale denerwujmy dalej go. No nie, to samo, po prostu to samo. Nie no, kurczę, to gdzie to mogło być? To było gdzieś na początku. A ja na początku nie miałem dostępu do tych wszystkich skrótów tutaj. Więc może tak, może to jest dobry pomysł, żeby po prostu polecieć w to samo miejsce, gdzie byliśmy na samym początku, tylko nie korzystać ze skrótów. No dobra, tego jeszcze sobie wykończę. Tak typowo dla sportu. A, no, jednym uderzeniem to ja rozumiem. Ej, stop, złota trumna? Ej, no to jest trumna inna niż wszystkie. No chyba, że zaraz jakąś wypatrzę tą samą. No właśnie. Nie, dobra, cofam co mówiłem. Wygląda dokładnie tak samo. Ile fiolek? 3. No, ja mogą być. Oj, przebił się przez trumnę. No co za brak poszanowania dla ludzkiego cierpienia. Dobra, to ja też nie mogę. Ale może tu na dole? Nie no, tu na dole nic nie było. Ej, stop. To ewentualnie zeskok. Ale nie, tu faktycznie nic nie ma. Więc dobra, zaczęliśmy tutaj grę. Te drzwi były zamknięte, te wrota. Drabinkę uruchamiało się tą dźwignią, więc okej. Okay. Tylko dojdziemy dokładnie w to samo miejsce. Dokładnie w to samo miejsce, gdzie przed chwilą byliśmy. Tam innej odnogi nie ma, po prostu. Więc okej, okay, albo tam lecieć dalej, albo skorzystać teraz z tej odnogi. Ale właśnie, przeciwnicy się nie zmienili w ogóle. Pora dnia tylko się zmieniła. Co to było? A nie, jakiś refleks świetlny tylko. Moja latarnia włączona? Włączona, jest na pasku, czyli będziemy widzieć tego gościa tutaj. No i tego, ale kul nie mogę podnieść. Więc tylko tętnienia.
No dobra, może tędy. Nie, serio, szukamy zapalonych latarni. Trzeba z kimś pogadać. I wysłać go w bardziej ustronne miejsce i bezpieczniejsze niż ulice Jarna. Może tutaj, tutaj będą pieski gdzieś. A pieski słabe jak zwykle. No chyba, że ominąłem już okazję niestety, że jest po ptokach i nie mogę nikogo już uratować, kiedy jest noc. Możliwe, że na to był czas wcześniej po prostu. Ale stop, stop, stop. Tutaj jeszcze jest jeden piesek, on się może wypuścić za mną. No, teraz już na pewno nie. Okej, okay, czy tutaj po drugiej stronie może? Nie, na pewno nie. Ani troszeczkę. No ale rewiry takie bardziej... O, to jest to miejsce, dokładnie. Puk, puk. No dobrze, mam dwa miejsca dla ciebie. No i teraz mamy tak, kaplicę Oedona albo klinikę Josefki. No albo mogę też zatrzymać informację, niech tutaj garuje w środku. No nie jest zbyt uprzejma, w sumie nie wiem czemu ją mam ratować, no ale... Kaplica czy klinika? No, z jednej strony przysięga Hipokratesa, ale też niewiadoma, a z drugiej strony wiadoma osoba, ale niewiadome przeznaczenie. Kurde. No będziemy szli do kaplicy Oedona, to może to. No lepszy diabeł, którego znamy. A, czyli nie wyjdziesz, póki ja stąd nie pójdę, tak? Ogarnij ten arcybałagan. Okej, okay, dobra, ale tu jest zejście do kanałów. Się nie ma co w to bawić chyba. Chyba, że udam się tutaj i będę polował na wilkołaki. Nie, no dobra, tutaj byłem już. Tą lokację zwiedziłem wzdłuż i wszerz. Więc może faktycznie lepiej opuścić to, skacząc na dół. Dobra, aż tak bardzo mnie to nie bolało. I ja no na jedno mocne uderzenie, ja nie wiedziałem, że jestem aż takim koksem. A no patrzcie, widzieliście akurat w momencie, jak łykałem fiolkę sobie. Oj. Gdyby nie ten przewrót ratujący życie. Gdyby nie to... tam? Chyba tam. Chyba tam to było. A tu można przejść na drugą stronę, jakby co? Nie, widzieliście ten myk? Niby jest tutaj zabarykadowane. I się nie przejdzie. Tutaj proszę bardzo. Delikatnie trzymać się krawędzi, bardzo ostrożnie jesteśmy. Teraz tak, tam jest drabina na samą górę, ale tu jest też zejście na dół. Nie, no chyba na górę już się będziemy kierować, prawda? No przecież nie tam i nie tutaj do nich na dół. Choć w sumie gimele im zróbmy. Jedno porządne uderzenie tylko. No ale powiedziałem porządne, no piechot. No, to już lepsze. Zdecydowanie lepsze. Nie, ale jestem ciekaw, czy ten cykl dnia i nocy wpływa na coś innego niż tylko same widoki. No bo jest ciemniej, to fakt. No bo kurczę, jest noc, a nie dzień jeszcze, więc spoko. To jest akurat totalnie logiczne i nie ma tutaj żadnej niespodzianki, ale... No chyba przypominam sobie, że jedna z napotkanych osób w jednej z drzwi albo w okiennicy, z którą mogliśmy pogadać, wspominała, że wróć w nocy. Czy w noc słowów dokładnie. No dobra, parę kruków jeszcze. Zero problemów. Oj, ładny triple. No i antidotum. A myślałem, że tylko otoczaki zostawią. Że zostawiają za sobą. No, no właśnie, tu powinien być olbrzym. Który ginie na jeden cios. Dobra, tu zapukać nie mogę, ale po drugiej stronie jak najbardziej. Zobaczymy, czy coś się faktycznie pozmieniało. Okej, okay, tam bankowo już coś złego się wydarzyło. Aha. Szaleństwo dopadło. No widać, chowanie się w środku nie pomogło ani trochę. Tą twa i tak dopadła. A tu kolejne miejsce przy okazji. A faktycznie to jest to dziecko.
Ja obiecałem mu pomóc, znajdując jego matkę. I jak miałem rozpoznać jego matkę? No i tu jest przykra informacja. Broszka z czerwonym klejnotem, którą ja rozwaliłem. No, należała do matki tego właśnie dziecka, tej dziewczynki. No i teraz niestety już chyba ten quest wisi w próżni. Bo niestety rozwaliłem tą broszkę. No ale też dostaliśmy od niej pozytywkę. Gdzie to jest? Tutaj. Mała pozytywka otrzymała od dziewczynki z Jarnam. Pod pokrywką znajduje się świstek papieru, być może jakaś stara wiadomość. Ledwo da się odczytać dwa imiona. Viola i Gascon? O! Co? To był jej ojciec? To już jest naprawdę poptoka. Ja to powinienem na samym początku znaleźć, tutaj podejść, pogadać i może w trakcie walki z bossem, kurczę, użyć tego, bo tego można normalnie użyć i puścić melodię. Zresztą zobaczcie sami. No dobra, kiepska to melodia, no ale pozytywka działa. Nie to, ale kurde, słabo. To już mam wrażenie, że nie dość, że panią przebraną w strój wrony. Tropicielkę tropicielek. Niestety już ten quest odpłynął. Niestety. Ty piecho. Bogaty zasób słownictwa teraz właśnie zaprezentowałeś. Ale nie, no ten quest odpłynął bezpowrotnie. Ale czy z dziewczynką też? No pewnie niestety tak. No podejrzewam, że sam klejnot nie wystarczy, że to musiałaby być jednak broszka. Cholera, no na New Game Plus. Czy New Game Plus. Będę musiał sobie tam zajrzeć najpierw, w pierwszej kolejności. A zresztą, a bo wiecie co? Nawet chyba nie będę musiał tego robić, sobie po prostu po nagraniu obczaję na stronie, co się dzieje z pozytywką i z małą dziewczynką. No na pewno jakiś fajny przedmiot mi ominął w nagrodę, no albo po prostu uratowanie tej dziewczynki. No, ale co, no nie będziemy płakać teraz nad rozlanym mlekiem. Stała się rzecz niefajna, no ale to nie jest tragedia jeszcze. O, czy tutaj jakaś latarnia? A nie, to tam dalej. Zresztą tam dziewczynka siedzi. Tutaj nie można było zapukać, prawda? Tutaj, w te drzwi. Nie. No to okej, jeszcze wypuśćmy się kawałek tutaj. Może coś jeszcze się zmieniło. No na moście niezbytnio. Wilkołaki jak były, tak są. No tutaj przedmiot żaden się nie ukrywa. Zdradziecko w mroku. Ewentualnie można pójść tutaj, tylko że tu jest albo zeskok na dół tylko. No i wejście, powiedzmy, do sekretnej lokacji w kanałach. A w kanałach już byliśmy, nie ma stanu złazić nawet. Więc nie, nie tędy droga. Ale jak to ładnie wygląda w nocy, no spójrzcie na ten księżyc. Tylko że wilkołaki powinny być teraz podwójnie mocne. Zobaczymy. A coś tam uderzyłem. Nie tak jak chciałem. Oj, to była lipa z mojej strony, totalna. No i teraz można się przygotować. Ale tylko jeden? No niech się, kurde, gęś kopnie. Oj, albo nie, niech się nie kopie, ale lepiej ty mnie tylko zostaw w spokoju. Dobra, jesteś daleko, na szczęście. To od razu dwie. Dobra, szarża. O, piękna szarża, piechota. To już to było lepsze. Dobra, trzy fiolki. Plus trzy fiolki. Akurat do 20 dobiliśmy. 5700. No normalnie w tym momencie, po tylu zabitych bestiach, w innej lokacji już miałbym zdecydowanie więcej tętniej na swoim koncie. Ale nie będziemy rozpaczać. Nie, tu na dół nie schodzę. Tam się cofniemy zupełnie. Ewentualnie tu można posiać przypał. Oczywiście zabójczy przypał. Zabójczy dla olbrzyma. No kurde, no. Ruch, żeby mnie klepał. A poza tym tam są drzwi. A których w ogóle nie można otworzyć. Tam nawet nie było chyba napisane, że zamknięta. Nic z tych rzeczy. No spójrzcie, no jest jakaś wielka brama. Ale pozostaje zamknięta. Tutaj są drzwi. Też są, kurde, zamknięte. I nawet nie mogę
uzyskać komunikatu, że faktycznie one są wyłączone zupełnie z rozgrywki do momentu, aż znajdę klucz. Więc nie wiem, raczej tam przejścia nigdy nie będzie. A szkoda, bo wyglądało właśnie tak, jakby tam miało coś być. Jakby tam mogło coś być. Jakiś fajny skrót. No dobra, no jednak pójdziemy tędy. Bo trzeba się dostać teraz do windy. A winda jest tutaj. Tu jeszcze dwa olbrzymy obok. No dobra, już jeden. Ach, już miałem się turlać, ale jest niestety staminka. Nie zdążyła się zreperować. Ile fiolek? Ten tylko dwie. A tutaj też dwie. Dobra, może to nie jest szczyt marzeń, ale też karygodnie nie było. Ale cholera, że mogłem przeczytać pozytywkę wcześniej, no. Bym wiedział, co jest grane. Viola i Gascon. Przepraszam, Gascoigne. Kurde, jeżeli mam czytać dokładnie tak, jak się pisze. Jep. O, tak szybko wbiłem, że nawet nie zdążyłem uruchomić. A właśnie nie, bo tam będziemy szli teraz. Dobra, wypuśćmy na górę. No jak, kurde, jeszcze nie? Jeszcze nie? Dopiero? No dobra, udało się. Teraz tak, co my tu mamy? Mamy tam kanały. Na dole, no jak widzicie, potworków troszkę. No ale tutaj idziemy zobaczyć, czy ojciec Gascon przypadkiem, czy tam się coś nie stało. No bo przypominam, właśnie w ten sposób tam poleciałem sobie ostatnio, wczoraj wieczorem, grając, no i spotkałem tam walkę dwóch łowców między sobą, której niestety już nie powtórzę. Przynajmniej nie w tym przejściu. Dobra, dwie fioleczki. Jeden olbrzymi, jeden koleś z pochodnią. No nie powinno być problemów, żadnych. No ewentualnie taki, że ten mnie zdążył zdzielić. Okej, dobra, tam niestety nie mogę podnosić srebrnych pocisków, no albo tam były mołotowy. A szkoda, że ten drugi nie dostał. O, shit, ej! Zluzuj gumę w gaciach, koleś! Takie bicie kosztuje ciebie życie. No inaczej, no wchodzę sobie tutaj, a on tam stoi. Podchodzę bliżej, a tu wylatuje pani przebrana za wronę i zaczynają się napieprzać, więc szybko, szybko, Elgato, czarny ekran przez 4 sekundy, patrzę, ona już leży martwa. No i co zrobić? No nic nie zrobisz, niestety. Trzeba było lecieć dalej. I tak właśnie zrobiłem, no ale chociaż fragment, kiedy pokonałem tego Henryka, nagrałem dla was. Ty, aż dziw, że tu nic nie ma. No, oprócz zeskoku na dół. Ale właśnie, tutaj była broszka, prawda? No, to jest jej matka. Żeby nie pozostać gołosłownym... A, nie mam monokularu wrzuconego. Podręczne przedmioty, więc trzeba tak. Jak, kurde, nie pozytywka. Abym się śmiał, abym teraz uzyskał jakiś efekt. No, czyli jednak była blisko swojego męża. No jakbym teraz poszedł pogadać z dziewczynką, no nie mogę jej powiedzieć, że jej matka leży martwa i już nie wróci. No nie mogę. Ale właśnie, a jak z tego wyjść teraz? No dobra, to gramy w ten sposób. Ale nie, sorry, nie gramy w ten sposób, bo nie mogę biec. Mogę ewentualnie dokonywać takich szybkich kroków. Cześć, to się perspektywa zmieniła. Nie, ale serio, muszę wejść w menu? Żeby z tego wyjść? Nie ma jakiegoś specjalnego przycisku do tego? No nie. Ej, ale nawet mogę atakować z tej perspektywy. Nie no, ładne FPP. A jak wygląda obrót? No, też całkiem nieźle. Ale nie, dobra, wyłączmy to już. No. Teraz co, no lecimy dalej, szukając innych ocalałych. Ale też mógłbym się udać do kliniki i zobaczyć, co Josefka zrobiła z tą kobietą, którą wysłałem do niej. No to też jest pomysł. No ale spokojnie, jeszcze kawałek. Polecimy sobie tutaj. Tutaj też mogła zajść jakaś zmiana. Wraz z porą dnia. A właśnie, może babka się oburzy.
survivors. Tell them to seek shelter at Erden, because there's nothing to fear here. No i właśnie przez to nie wysłałem tutaj nikogo. Ej, choć w sumie moment. Czy właśnie tutaj przysłałem tą babę? Tak? Czy do kliniki? Nie, teraz pytam totalnie serio. Wydawało mi się, że... No właśnie, jednak ją przysłałem. Jest tutaj. Starsza pani z twarzą ukrytą w rękach. A ten śmiech mi się nie podobał, że tutaj nie ma się czego bać. Nie, ale serio to wszystko? Dobra, ogarnąłem rozpacz. Ale to tylko oznacza, że jest przy zdrowych zmysłach w dalszym ciągu. Dobra, ale zalatuję teraz delikatnym szaleństwem. Takim delikatnym szaleństwem. Dobra, ale kwestia się powtarza. No ale co, no chyba tutaj można ich wysyłać. No dostała krzesełko. Tylko, że nie wiem, czy to jest aż takie bezpieczne miejsce, no bo spójrzcie, tutaj wystarczy zejść na dół. No i to już koleś z latarnią powinien iść. Ej. Moment. Gdzie jest koleś z latarnią? Nie no, bez przesady. Dobra, ten duży tu jest cały czas, okej. No ale tych dwóch małych, to gdzie ich wywiało? Oj, nie trafił, ale beton. No i bam! Aha, finisherem. Bam, piękna sprawa. Jak się podwiała pelerynka teraz. Nie no, dobra, tam jest wiadomo, co tam się dzieje, idąc na górę. No tu możemy podziwiać cały Jarnam nocą. Nie? Dobra, mamy stukę zaraz. Zapomniałem o tobie zupełnie. No ale spokojnie, dwa razy nie zapominam. Dobra, trup przeszukany. Ten również. Tam są drzwi. Ale tutaj za nimi nic nie było. Nigdy przy nigdy, nawet nie mogę po tych schodach wejść, co jest totalnie dziwne. No tam na dole też były drzwi zamknięte, a nie przypominam sobie, że miał jakiś klucz, więc nie, nie idziemy tędy. Ale w sumie tutaj można pewnie kogoś żywego spotkać. Ale pewności mieć nie mogę. Nie, ale zastanawiam się naprawdę, gdzie się podzieli przeciwnicy z tej lokacji. Tutaj na dole byli wieśniacy, okej. Jeżeli dobrze pamiętam. No i dalej są. To co, tamci nie wypuszczają się w nocy po prostu? Czy jest jakaś inna zależność? Nie, ale widzicie, mam nową broń, a jednak korzystam z tej tylko. No bo duży zasięg, szybkość... Ej, no patrzcie, to jest tylko... O nie, faktycznie, sorry. To jest przecież łowczy. Ach, no dobra. Nie chcesz po dobroci. Nie no, ale pieski na trzy razy, no trochę słabo. Ta i wykończył pochodnią. A też spoko. I właśnie, tutaj będzie Alfred. Co Alfred na przyjście nocy? A nie, Alfred tutaj, z tej strony. Ale jednak na to porę zmieńmy. Alfreda nie ma. Alfred wybył do innej lokacji. Mam nadzieję, że nie zginął, ale moment, ciężkie kroki, ja to słyszę. A tam ktoś jest. Moment, ty? Ty z tym workiem, ten mega ciężki przeciwnik? Jakim cudem tutaj? Ja, moment, Kid. Ja to muszę sprawdzić, czy to jest faktycznie on. O, no najszybciej będzie tędy. Tu jeszcze przy okazji tego jednego gościa się zabije. Dobra. Zostawiłeś coś... Nie, nieważne. Nie, ale tu tutaj z lewej strony, tak? Tylko dobra, podnieśmy jeszcze to, jeżeli to nie są kule. Okej.
Nie, bo dobrze, myślałem, że on tutaj po prostu jest, tak? No ba. Co on tu robi? Wcześniej go nie było. I moment, czy to przypadkiem nie on tam czarował, kiedy ja podchodziłem gdzieś tam? Nie. To nie, ale serio, to... Czemu tutaj jesteś? Nie, naprawdę. Ja rozumiem, że cykl dnia i nocy może wpływać na bestiariusz tutaj, ale czemu na gorsze? Dobra, bliźniacz odłamki. Coraz bliżej do kolejnego ulepszenia sztyletów, z których nie korzystam, bo hala bardzo lepsza. No, ale nie będzie lepsza w nieskończoność pewnie. Nie, no, do starego jarna nie ma się co wypuszczać chyba jeszcze. Ale nie, chcę zobaczyć, czy nawet ci tutaj, gdy się pójdzie w prawo, tam gdzie była brama, którą otwieraliśmy przed pieczęcią, czy oni też zniknęli. I to będzie, kochani, ostatnia rzecz, jaką sprawdzimy w tym odcinku. Ale spokojnie, zaraz się zabieram za nagrywanie kolejnego materiału, więc jeszcze zwiedzimy sobie Jarnam nocą. No i patrzcie, nikogo nie ma. No faktycznie. A są jednak, niektórzy, ale tylko niektórzy. No ci powiem, to bolało. I te przy okazji tam są ludzie na dole. Ale dobra, kochani, serio, to ja w tym miejscu skończę ten odcinek. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!